Patrzcie, Angie już prawie gotowa. Uhu. A jeszcze może coś mi gruby. No użyj, użyj. Słuchaj, mam usta. Co się mnie zaraził, na pewno ty. No, na pewno. Masz kluczyki? Mam kluczyk. Masz głowę? Nie. Ja tam dalej te drzwi. Te drzwi są najlepsze. Serio. Cześć wam, ogólnie. Ogólnie no to Siemka. Ogólnie to cześć wam. Hello, hello, patrzcie, koszulka już jest, nie? No to nie. Ci pokażę w całej okazałości, bo to nie tak. Proszę bardzo. Najważniejsze, nie? Koszuleczka i wiza i tak dalej, słuchaweczki. Jak to mówił? Teraz pokaż mnie. Ja jestem dalej styl hippie trochę. Dobra, pokażę cię jeansy. Tutaj biureczko, żeby nie było. To lecisz, malutka. Czekaj. Czekajcie, ustawię Angie. Bo ja wam nie mówiłam, po co my do tej Ibizy jedziemy, bo ogólnie tutaj miejscowi odradzają na wielkie miasto takie jak San Antonio albo właśnie Ibiza, że są zatłoczone, niebezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Ale my jedziemy tam w jednym celu, po to, żeby się przeprawić promem na Formenterę, czyli tą najmniejszą hiszpańską wyspę. Bardzo ładną. No i podobno jest ona taka malutka, klimatyczna i ładna, tylko zobaczymy, bo pewnie znając życie, to tam będzie pełno turystów i tyle będzie z klimatu. No ale dobra, jedziemy, zobaczymy. Pytanie, czy nam się uda jeszcze znaleźć ten port, gdzie możemy się przeprawić autem? To jest dobre pytanie. Bo właśnie są dwie możliwości. Można, że tak powiem, wsiąść na prom i przeprawić się, że tak powiem, tak jak się stoi, ale można też właśnie autem. I to jest lepsza możliwość, bo no to jest wyspa, także tam też trzeba pochodzić i tak dalej, jakoś się poruszać, żeby to zwiedzić. A skoro już mamy auto, to skorzystamy z tego i spróbujemy przeprawić się promem z auta. No. I zobaczymy, jak to cenowo też w praktyce wygląda, bo każdy mówi co innego. Od 35 euro, 40, osoba 20, 22, 19, już nie wiem, gubię się. No. Także... Lecimy. Marcin. No i znowu Angie nas zrobiłaś. No. Nie, no chodź tędy. Bo właśnie Angie ma... ten hotel jest tak duży jak labirynt jakiś tam. No. Oglądając ofertę, w ogóle myśleliśmy, że ten hotel jest taki mały, kameralny, z malutką, fajną, że tak powiem, plażą w zatoczce. Ale okazało się, że jest ogromny. I że ta cała zatoczka to właśnie należy do tego hotelu. No. Ta informacja nie była tam umieszczona, żeby nie było. You're a rebel, getting into trouble. You are kinda like a fire, like a fire, like a fire. Unpredictable, so original. You are never backing down, backing down, backing down. Będzie poszła nam załatwić bilety na prom. Ola, ola, witamy z portu. Także tak, bilety mamy kupione, jak już widzieliście wcześniej. Były dwie opcje, tańsza i droższa. Oczywiście wybraliśmy tańszą, ponieważ ta droższa kosztowała 160 euro, auto i dwie osoby. My zapłaciliśmy 121 euro za auto i dwie osoby. Także co? Zobaczymy, ile tu będzie płynąć. Pewnie ten, wydaje mi się, że ten droższy będzie też szybciej płynął. No ale dobrze, zobaczymy. Powrót mamy na 18.30. No i zobaczymy, co tam słychać na tej Formenterze. Tak wszyscy chwalą, no to... You're so different, kind of ignorant. You don't care what people say, people say, people
say. I'm going crazy for you, baby. Don't know how you're making me feel this way. What can I say? That's what I like about you. Hola, po raz kolejny i jesteśmy na Formenterze i jesteśmy na jednej z najbardziej rajskich plaży i ona jest właśnie tutaj. A w tym miejscu ona jest bardzo wąziutka, co mówiłam, że ona ma nawet 2 metry. Ale ogólnie wyspa, bo ja się pomyliłam wcześniej, w najwęższym punkcie wyspy ma 2 km zaledwie, a ta plaża chyba właśnie 2 metry, idziemy to sprawdzić. Czy to była prawda? Ale już widzę, że ta woda jest taka piękna. So different, kind of ignorant. You don't care what people say, people say, people say. I'm going crazy for you, baby. Don't know how you're making me feel this way. What can I say? That's what I like about you. So dangerous. I get this rush when I'm with you. Zwiedzaliśmy trochę, pooglądaliśmy i powiemy wam szczerze, że bez samochodu albo jakiegoś skutera, roweru to tutaj ani rusz. Najlepszym chyba rozwiązaniem byłby skuter albo rower. No bo żeby tak w jeden dzień to zwiedzić, no to trochę jest takie to duże. I rzeczywiście plaże robią wrażenie i są naprawdę rajskie, woda jest przepiękna. Nie wiem, czy ten widok teraz to oddaje, ale no robi wrażenie. Także co, teraz idziemy szukać jakiejś restauracji w centrum, coś zjemy i będziemy się powolutku zbierać na prom, bo mamy 18.30, a o 18.00 musimy być w porcie. Także do zobaczenia.